Cześć, to jestem Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, ja dzisiaj, tak bardziej w stylu hawajskim, o, mam dla was pewne zadanie. Napiszcie w komentarzu, co to jest. Podpowiem wam, że to jest postać z jakiegoś serialu. O, na początku taki questik. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zagramy w Prop Hunta, czyli chowane, przebierane. Dawno tego nie było na moim kanale, ale postanowiłem, że odkopię tą serię. Dlaczego by nie? I dzisiaj wraz z widzami będziemy grali w chowanego, przebieranego. Uwaga, uwaga, zgadnijcie gdzie? W lobby karnetu bojowego. Ktoś w trybie kreatywnym stworzył przekozacką mapę, która jest idealnie wzorowana na lobby karnetu bojowego. Wiecie, jak wchodzicie do gry, klikacie karnet bojowy i tam macie siedzącego Midasa, Miałśniaka, TNT-nę oraz Podniebną. I właśnie na tej mapie wraz z widzami będziemy bawili się chowanego, a osoba, która się najlepiej schowa, będzie udawała najlepiej rekwizyt, wygra skin ninja, ponieważ dzisiaj jest taki w sklepie. A teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na tego przekozackiego droida, który jest stelowany przy pomocy telefonu na Wi-Fi. Coś cudownego, a zwycięzcą, moi drodzy, jest ta oto osoba. Ja to je mordeczko, bardzo serdecznie gratuluję, ten oto droidzik trafi do ciebie. Myślę, że w przyszłym tygodniu, ponieważ dzisiaj jest sobota, więc wyślę go dopiero w poniedziałek. Odezwij się do mnie na maile. Maila masz oczywiście w opisie. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy wspierający, możecie wygrać 100 zł PSC i jeszcze jeden mały gadżet. Jest to złoty pendrive dotknięty przez Midasa. Ten pendrive ma 8 giga pojemności. No i dorzucę po prostu komuś do nagrody 100 zł PSC. Tak się zastanawiałem, co mogę wam jeszcze takiego ciekawego rozdać. Powoli odkupuję różne ciekawe rzeczy, które dostawałem od Epic Gamesa, więc mi się wydaje, że komuś taki pendrive'ik przyczepi sobie do kluczy czy coś, się przyda na pewno. Wy oczywiście wiecie, co musicie zrobić. Wpisać kodzik Farel do sklepu, w komentarzu pochwalić się swoim nickiem z gry Fortnite. No i łapka subik, to już logiczne. A teraz jak co sobotę chciałem wam przypomnieć o takiej stronie, która nazywa się boosteroid.com, która oferuje granie w chmurze. Co do takiego, sami zobaczcie. Boosteroid to platforma do grania w chmurze. Dzięki niej możesz grać w najnowsze, świetne gry bez konieczności kupowania mocnego komputera. Dzięki Boosteroid możesz grać w gry z komputera, na swoim telefonie używając pada. Możesz grać w nowe gry na swoim kilkuletnim laptopie lub MacBooku, bez przejmowania się o wydajność procesora, karty graficznej lub pamięci RAM. A wszystko, czego potrzebujesz, żeby cieszyć się możliwościami, które daje nam Boosteroid, to stabilne łącze internetowe, myszka, klawiatura lub kontroler pad. Sam osobiście przetestowałem Boosteroid na swoim internecie, posiadam światło. Cała rozgrywka przebiegła bardzo płynnie, bez najmniejszej przycinki. Zaletą Boosteroid jest niska cena. Miesiąc dostępu do platformy kosztuje tylko niecałe 9 euro, około 45 zł. A najbardziej korzystny pakiet daje nam dostęp na 12 miesięcy i kosztuje jedyne 50 euro, czyli około 230 zł. To mniej więcej tyle, ile kosztuje jedna gra w momencie premiery. Do grania na Boosteroidzie wystarczy przeglądarka internetowa. Gra uruchamia się na serwerach firmy, a następnie obraz niej jest strumieniowany w czasie rzeczywistym na przeglądarkę. Dzięki temu granie w wasze ulubione gry jest tak łatwe jak oglądanie filmów na YouTube. Twórcy Boosteroid mają naprawdę ambitne plany, żeby stać się globalnym liderem cloud gamingu i wprowadzić prawdziwą rewolucję. Grając na Boosteroid nie musisz nic pobierać ani instalować, dzięki czemu nie musimy tracić miejsca na swoim dysku w komputerze. Wchodzisz na stronę i jakieś dwa kliknięcia dzielą cię od rozpoczęcia wspaniałej rozgrywki. Jeżeli chodzi o same gry, znajdziesz tutaj ponad 50 darmowych gier oraz ponad 150 płatnych, które możesz kupić na Steamie, Uplay, Origin i tak dalej, a potem w nie grać na przykład na swoim telefonie. Moim zdaniem jest to naprawdę fajna opcja dla ludzi, którzy nie mają dobrego sprzętu, a chcieliby pograć w najnowsze tytuły gier. W opisie oczywiście umieściłem link, który możecie kliknąć i sprawdzić, czy są tam jakieś gry, które was interesują. Ho, ho, ho! Witam galaktycznego bossa! Oraz banankę. Asystent bananek to jest, dobra. Asystent bananek? Tak, to jest tajny agent Bananos. Mordeczki, za chwileczkę otworzą się te drzwi i zobaczymy, gdzie wylądujemy. Jesteście ciekawi? Ej, bo mamy bomby taneczne. Tak. Będziemy szukali bombami tanecznymi, stary. To jest, oni się przebierają za różne dziwne przedmioty. Kumasz, o co chodzi? Czaję. Galaktyczny bosie. Mam latarki, stary. Uwaga, winda się otwiera. 3, 2, 1, go! Okej, wow! Powoli, bo to jest niebezpiecznie. Gdzie my jesteśmy, stary? Mi się wydaje... Ej, wygląda to znajomo. Co nie? No, faktycznie. To jest faktycznie. Wóz policyjny. Gaśnica. Czy tu przypadkiem? Czekaj. Przejdźmy trochę do... mi się podobają. Chodźmy do, na początek i... Stary! Co ci to przypomina? Czy to przypadkiem nie jest... karnet bojowy, dokładnie, patrz, setny poziom! Tutaj, gościu, masz po prawej skarbiec ulepszeń, a tutaj masz wejście do agentów. A wiesz, co masz tutaj? Patrz. Chodź no, na chwilę. No, pokaż, galaktyczny bosie, no. Zobacz. Myślałeś, że to jest gościu?
Ty! Nie, to, jest to lampa! Ej! Lampa! To jest gościu, bo przed chwilą go kątem oka przyuważyłem. Pierwszy gościu został złapany. Słuchaj, nie zabijamy oponentów, bawimy się chowanego, zdradzieckiego, więc dajemy im jedną szansę. Aha, to przepraszam, przepraszam. Dobra, dobra. Ale ten oponent mnie... To był bezczelny, bezczelny. Okej, okay, rozejrzyjmy się i co wam tutaj nie pasuje? Ty, coś gwizdzę, słyszycie to? Słyszę, słyszę. Ty, Farel? Tak? Wiesz co? Coś mi się tutaj nie podoba. Co ci się nie podoba? Poczekaj, poczekaj, galaktyczny bosie. Ten monitor? Panie monitorze! Puknij go, puknij go. Panie monitorze, poczekaj, poczekaj. Czy jest Chilowa. Pan żywą osobą? Dupą się do mnie, ty! Ramem się do mnie odwrócił. To jest zdradziecki chowany. Drogi komputerku, ma pan 30 sekund na to, żeby kogoś znaleźć. Let's go! Lecisz! Okej. Okay. Ta lampa? Tak, lampa! Lejemy lampę, okej. Okay. Komputerek się chowa. Do widzenia. Komputerek, masz szansę jeszcze się schować raz. Dobra, lecimy dalej. I kogo my tu mamy? Na górę? Te krzesło mi coś... Nie, myślałem, że to krzesło mi przeszkadza. Nie, lampa zdecydowanie. Lampa nie, też dobra. Nie. Telewizor też nie, okej. Okay. Czyli tutaj w ulepszaniu nic nie ma. Okej. Okay. Też nic. Nic, nic. Nic, nic. Okej. Okay. Okay, tu też. Ta walizka też nie. Gaśnica. Ej, ty, a ta gaśnica tu stoi? Stoi tak, stoi. Kwietnik, stary. Kwiatek, beczka. O co tu chodzi? Za co oni się poprzebierali? Co? Chodź tutaj. Co jest? Parę. Komputer! Panie komputerze, ma pan... O, czas zatańczyć teraz? Leci pan kogoś znaleźć, ma pan 10 sekund. Let's go! Dobra, komputer tam zdradzi. Komputer ma dużo pamięci, więc co? Co? Kwiatek? O nie, lampa, lampa! Lampa, lejemy lampę, tak jest! Rekt Patrycju, został zdradzony. Komputer ucieka dalej. Lecimy! Szukamy dalej. Czy ta lampa? Nie. O, mam. Co masz? Gaśnica tu się przykitrała. Panie zobacz. Gaśnico, ma pani szansę. Teraz rzucam monetą. Rogal, masz monetę? Przygotowaną? Mam. Rzuć. Jeżeli wypadnie Midas, no to możesz uciekać. Lecimy! No niestety, rączka! No niestety, gaśnica zginęła. Dobra, chodźmy teraz tutaj, byku. I rozejrzyjmy się. Dobra. Tu jest ulepszarnia Mai! Ja dziękuję, gościu. Czy ty to widzisz? Wow, jaki kozacki bambik. Ej, ej, ale bym szanował kogoś, kto miał skin na Mai i tutaj stanął z pozą T na przykład. Tak, to było przecudowne, no dokładnie. Czy ten telewizor nie wydaje ci się podejrzany? No jednak nie. Nie, okay. Telewizor chyba nie. Dobra. Tutaj też nie, tu też nie i tu też nie. Hmm. Kurczę. To torba? Nie, nie, tutaj nic, kurde, nie jest grane. Nie ma, o kurczę. Czas się kończy? Co? Zwycięstwo! Yes. Okej, okay, moi drodzy, lecimy z drugą rundą. Galaktyczny bosie, jesteś gotowy? Oczywiście, że tak. Na odnalezienie zapańczmy. Tym razem wszystkich. Mamy pomocnika Mr. Pączek, jak byś go nazwał? Smalczyk, on tak wygląda, jakby się w smalcu najadł. Pan Smalec. Pan Smalec Grzebalec, lecimy. Okej, okay, szukamy. Ktoś tutaj się może przebrał. Znaczy, mi się wydaje, że drugi raz nikt się za komputer nie przebierze. Mi się wydaje, że ktoś tutaj będzie udawał tą lampę. Też nie. Jak kogoś będziesz widział, mordo, to od razu mów. Jest! Jest skrzynka! Jest pan skrzynka! Dobra, dawaj go tu. Panie skrzynka, proszę do mnie tu podejść. Panie skrzynka, proszę tu podejść. Dobrze. I pan, kto? Mikrofalówka? I pan beczka. Jeżeli macie jakieś przedmioty, walczcie między sobą. Kto wygra ten... No, walczyć, walczyć. Mają. To jest chyba friendly fire. Dobra, nieważne. Słuchajcie, pan beczka przypisuje to Midasa, a pan szafka przypisuje panu rączkę. Rogal, roluj. Leci. Uwaga! Midas. Dobra, ty się chowasz dalej. Ciuj, zginął. Dobra, szukamy kolejnych oponentów. Skrzynka! Pan skrzynka jest? Gdzie jest pan skrzynka? Panie na dole. Panie skrzynka, Jezu, jak kopnę w butelkę, to odzyskuje pan wolność. Kopniesz. Kurczę, uciekaj mi stąd, panie skrzynka! Udało się panu. Tutaj nie, też nie, też nie. Jest skrzynka! Jest tutaj skrzynka. Co z nią robimy, Rogal, z tą skrzynką? Dobra, jeżeli kopnę w butelkę po raz drugi, no to... No to przeżyjesz. To nie ta, to ta. No niestety. Stary, sprawdziłem, czy ktoś nas nie troluje, się na spawnie nie schował wśród przedmiotów, nie? I co? Był. Nie, 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 nie było nikogo. Ja, mamo!
ten kwiatek tu robi? Ty, ja może do Deadpoola zajrzymy, co? Halo? Ale jeszcze tu nie Deadpool byliśmy, jesteś? Nie, nie ma go tam. Zwycięstwo. Galaktyczny bosie, zostało nam do odnalezienia 4 rekwizyty. Więc... Okej. Więc się skup, bo to jest decydująca... Jestem na to gotowy. Decydująca runda. Jeden z nich wyjdzie dzisiaj z ninją, ze skinem ninją. No dobra, na plecach. Z ninją na plecach wyjdzie. Okay. Ty, słyszę kroki. O ho 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 ho. Tu się ktoś... Ktoś się kurde... Dobra, rozejrzyjmy się, co tu... Przecież nie pasuje. Poczekaj, poczekaj, zanim zaczniesz strzelać, co tu nie pasuje? Mi się wydaje, że... Torba, która? Czemu się nie przebrałaś? Trudno, trudno. Nie pasuje Sky. Mi pasuje Sky, rekwizyt fest, dobra. Ty, może ktoś za komputer faktycznie się przebrał? Nie, nie. Krzesło miał śniaka, Midasa, podniebnej, TNT-ny, też nie. Stary, wiesz, gdzie my nie chodzimy? Niby chodzimy tutaj do góry. A tutaj? Mhm. Też nie. Telewizor. A ta lampa? Yes! Masz, dobra, mamy, moja dobra. Kochana gaśnico, 10 sekund, żeby kogoś wskazać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć! Laptop? Skrzynka? Za tym? A, tu ma jest! Tu, ma tu. Dobra, najcik tutaj był, okej, okay, został zlikwidowany. Dajmy mu szansę, bo nie wiem, czy nie, kurde, za późno. Dobra, jednak za późno. Ostatnia osoba, okej! Okay. Ostatnia osoba wygrała, gdzie ty jesteś? Pokaż nam się. A idzie skrzynka, tańczy. A, idę, 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 no. Gratulacje, co to jest za ziomek? Wygrywasz, moi drogi ninja. Kto to Quenio. Był? Quenio, brawo! Nice. Okej, okay, Quenio, powiedz mi, jesteś zadowolony z nagrody? Ninja dostaniesz. Masz już ninja, czy nie? Nie. No to stary, wysyłam ci w tym momencie gifta. Dziękuję ci, Fary. Nie ma problemu, przymierz go, pokaż nam, pochwal się. Dostałeś prezencik? No i elegancko. Tak. Gratuluję ci, mordeczko. Trzymaj się, ja lecę. Cześć. Jak widzicie, moi kochani, Quenio najlepiej się schował, udawał najlepiej rekwizyt, dzięki temu wygrał skin ninja. Moim zdaniem odcinek wyszedł bardzo fajnie, mam nadzieję, że też wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej oczywiście tego typu kontentu, łapeczka w górę. I mi się wydaje, że niedługo nagramy jakieś Murder Mystery. Jeżeli jesteście za, no to wiecie co robić, nie? Łapka do góry. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Trzymajcie się, cześć!